Przywitam pana, przywitam gości i polecimy już od razu. Szanowni Państwo, myślę, że możemy zaczynać. Dobry wieczór, nazywam się Jarosław Pobichon, jestem przewodniczącym przedstawicielstwa Forum Młodych Dyplomatów we Wrocławiu i będę miał możliwość i przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista m.in. do spraw teorii stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, autor wielu fascynujących publikacji narodowych. Dobry wieczór, witamy panie profesorze. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia i poświęcony nam czas. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tej dyskusji. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie Trójkąt Lubelski, czyli polsko-litewsko-ukraiński format współpracy regionalnej, powołany z pana inicjatywy, z inicjatywy pana profesora w lipcu 2020 roku. I o ile dzisiaj bliskie relacje między naszymi państwami wydają się być czymś naturalnym, to jeszcze kilka lat temu sytuacja wyglądała zgoła inaczej, prawda? Częściej słyszało się raczej o wzajemnych nieporozumieniach niż przyjaźni, zarówno ze stroną litewską, czy to ukraińską. Dlatego na samym początku chciałbym zapytać pana o to, co takiego właściwie zmieniło się przez ten czas? Dlaczego nowy format współpracy był tak potrzebny? I czy wypracowana formuła była zgodna, czy jest zgodna z pana pierwotnymi planami, czy założeniami? Słusznie pan zauważył, że nasze relacje i zarówno z Litwą, jak i z Ukrainą były niezbyt dobre. To wynikało też z polityki poprzedniego rządu, mam na myśli Platformę Obywatelską, jeśli chodzi o Litwę. Tam jakoś ta polityka była prowadzona tak, że nastawialiśmy się na relacje z dużymi graczami, takimi jak Niemcy, Francja. Natomiast w regionie nasza polityka była mniej aktywna, taka bardziej asertywna. Oczywiście domagaliśmy się przestrzegania praw Polaków na Litwie, też podobnie na Białorusi, na Ukrainie, no ale ja uważałem, że trzeba starać się poprawić te stosunki, bo jak pan zauważył, w ramach tego formatu jest zarówno Litwa, jak i Ukraina, więc najpierw poprawa stosunków z Litwą nastąpiła, mamy wspólne interesy, żeśmy przeprowadzili szereg wspólnych inicjatyw z ministrem spraw zagranicznych Linkewiczusem w 2018 i 2019 roku. Miałem bardzo udaną wizytę w Wilnie, otwarcie naszej siedziby ambasady. Razem byliśmy w Gruzji w rocznicę wydarzeń w Tbilisi, wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 10. rocznicę, razem z ministrami spraw zagranicznych państw bałtyckich i Ukrainy. Także te relacje z Litwą okazały się, że mogą być bardzo dobre, bo mieliśmy podobne postrzeganie zagrożenia ze strony Rosji, a także jaką politykę należy prowadzić wobec Ukrainy. Jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, one rzeczywiście nie były dobre. Były różne napięcia związane z historią. One ciągle jeszcze są. Interpretacje zbrodni na Wołyniu, kwestia ekshumacji Polaków, którzy tam zginęli. Z drugiej strony, moim zdaniem, zasadnie strona ukraińska podnosiła kwestię zniszczenia pomników czy płyty na cmentarzu w Polsce, jeśli chodzi o bojowników ukraińskich. Także te relacje były napięte i to też było wykorzystywane w takim dyskursie politycznym. No ja uważałem, że trzeba to zmienić. Podjąłem działania, korzystając z tego, że Polska była przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, w ogóle członkiem Rady Bezpieczeństwa. W maju 2018 roku przewodniczyliśmy Radzie Bezpieczeństwa i podjąłem inicjatywę, prosząc Stany Zjednoczone o wsparcie i rzeczywiście zrobiliśmy debatę na temat łamania praw człowieka
na Ukrainie w 2018 roku z udziałem ministra spraw zagranicznych Pawła Piemkina w tamtym czasie, co było ważnym wsparciem dla Ukrainy, by pokazać, że no, świat nie zapomina o tym, co się dzieje wtedy. Tam jeszcze ciągle te terytoria były okupowane. My nie uznawaliśmy oczywiście aneksji ani Krymu, ani Donbasu, tych regionów Doniecka i Ługańska. Czyli to był ważny gest doceniony przez Ukrainę, bo oczywiście w moim rozumieniu wsparcie dla Ukrainy to jest też po pierwsze takie wezwanie ideowe. Trzeba wspierać te państwa, które są w trudnej sytuacji, które przeciwko którym jest łamanie prawa międzynarodowe, łamane prawo międzynarodowe, te aneksje i te działania jeszcze w 2014 roku przez Rosję miały taki charakter, czy to jest zgodne z polską polityką i racją stanu, ale także takim bezpośrednim zaangażowaniem, bezpośrednim interesem, suwerenna, silna Ukraina, niepodległa, leży w interesie Polski, bo stanowi też pewne zabezpieczenie przed aspiracjami agresywnymi Rosji. Więc ta polityka tutaj była zgodna z tym, co leży w naszym interesie. Wsparcia. Tam był szereg różnych działań. Sama wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy w 2018 roku, także moja wizyta w Kijowie kilkakrotnie, też z ministrami z innych państw, żeby wesprzeć politycznie państwo ukraińskie w tamtym czasie. Przypomnę też nagrodę ministra spraw zagranicznych dla Łecha Sencowa, który był wtedy w więzieniu, później został zwolniony, tego reżysera, działacza praw człowieka. Czyli chodziło tutaj jeszcze raz o wsparcie polityczne Ukrainy i to się udało. Teraz odpowiadam na pana pytanie dotyczące samego Trójkąta Lubelskiego. Jak do tego doszło? Bo przedstawiłem kontekst. No cały czas tutaj MSZ pracował, żeby te relacje poprawić i szukał formuły wsparcia dla Ukrainy. Ja pamiętam, że reprezentowałem polskie państwo na uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Zełenskiego w Kijowie. I prezydent Zełenski poprosił mnie na bok, mieliśmy krótką rozmowę. I powiedział coś takiego: panie ministrze, my byśmy chcieli, żeby Ukraina mogła przystąpić do Trójmorza. Taka ważna inicjatywa, tam są Stany Zjednoczone i my byśmy chcieli to aplikować. Ja się wiedziałem, że to nie jest możliwe ze względu na formułę Trójmorza. To znaczy, że do tej inicjatywy mogą należeć tylko państwa będące członkami Unii Europejskiej, więc Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, tak jak państwa niektóre ukraińskie, wtedy formalnie nie mogą należeć. Ale oczywiście można byłoby znaleźć formułę, później znaleźliśmy tą formułę, że Ukraina byłaby partnerem i w zasadzie też przedstawiałem stronie ukraińskiej to stanowisko, to wcale nie jest zły status, bo inni partnerzy Trójmorza to Stany Zjednoczone, Niemcy i Ukraina. No mówię, no nie całkiem złe towarzystwo, jeśli chodzi o znaczenie państw, bo oczywiście Ukraina tutaj jest największym państwem regionu, w związku z tym bardzo ważne. To jeśli chodzi o Trójmorze, i do dziś ta dyskusja trwa i Ukraina nie ma żadnych powodów, żeby nie korzystała z tej inicjatywy, jeśli chodzi o budowę infrastruktury północ-południe z jakąś odnogą na Ukrainę w przyszłości i teraz. I korzystała ze wsparcia tych państw. Natomiast rozumiałem, że dla Ukrainy jest ważne istnienie, funkcjonowanie w jakichś formatach z państwami Unii Europejskiej. I stąd inicjatywa Trójmorza, która da możliwość prezentowania stanowiska już z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. No, mamy takich formatów szereg, mówił pan Weimarski, Grupa Wyszehradzka, więc wiemy, jak to funkcjonuje. Stąd ta inicjatywa tego trójkąta, żeby państwa, które chcą wspierać Ukrainę, mogły stworzyć taki format, żeby ministrowie spraw zagranicznych mogli się regularnie spotykać, żeby premierzy mogli się w tym formacie regularnie spotykać, co następuje. Kilka dni temu było takie spotkanie w Kijowie z premier
Litwie i z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, czyli to jest ważny format, regularne spotkanie, funkcjonowanie w jakimś formacie międzynarodowym. Tu warto też wspomnieć, że w Lublinie jest batalion litewsko-polsko-ukraiński, który też ma pewną tradycję, też to są takie symbole współpracy, ale to nawet ma praktyczne znaczenie. I mówiąc szczerze, ja pierwotnie myślałem, że być może ten trójkąt da się zrobić, tutaj powiem otwarcie, to nie jest tajemnica, Ukraina, Rumunia, Polska i w tym kierunku nawet żeśmy podjęli działanie. No bo Ukraina też jest sąsiadem, też w NATO, też w Unii Europejskiej, też jej zależy na niepodległości Ukrainy, ale jakoś te rozmowy nie szły tak dobrze. Tam takiego entuzjazmu nie było. Długo żeśmy pracowali na ten temat, wymieniając dokumenty dyplomatyczne, projekty deklaracji. Rumunia miała inne troszkę priorytety, zabiegała o Mołdawię, co też jest samo w sobie ważne. Natomiast tutaj nie było takiego jednoznacznego wsparcia, jak my byśmy oczekiwali. Jeśli chodzi o Litwę, tutaj w ogóle bez dwóch zdań, od razu jest to było te wsparcie. Stąd właśnie w lipcu 2020 roku, już po wyborach prezydenckich, najpierw była wizyta ministra spraw zagranicznych Kuławy w Warszawie, bardzo udana. Omówiliśmy sprawę dwustronne i pojechaliśmy do Lublina już wcześniej z konsultowaną inicjatywą z ministrem spraw zagranicznym Litwy Ignacem Linkiewiczusem, którzy bardzo tutaj ochoczo wstąpili do tej inicjatywy. Także to był ten początek. Cieszę się, że ta inicjatywa jest doceniana przez Ukrainę, a także w Polsce, że ona się rozwija, że są regularne spotkania jako fora konsultacji. Na pewno to są te dwa państwa dla Ukrainy, które będą wspierać jej aspiracje europejskie. Oczywiście ją w trakcie wojny przede wszystkim mobilizować opinię publiczną światową, inne państwa do dostarczania broni, bo to teraz jest najważniejsze. Dziękuję. Bardzo mnie pan, szczerze mówiąc, zaskoczył, czy bardzo, zaskoczył mnie pan po prostu z tą kwestią Rumunii, ponieważ no też jakby w takich, powiedzmy, publikacjach w internecie, czy w jakichś raportach ciężko znaleźć takie, tego typu informacje, że gdzieś jakby była Rumunia postrzegana jako potencjalny partner w tym zakresie. Niemniej taka refleksja, która mi przychodzi w kontekście Rumunii, myślę, ponieważ tutaj ważnym i dość istotnym, mam wrażenie, przynajmniej w tej sferze symbolicznej, elementem trójkąta stało się odwołanie do tej wspólnej tożsamości, prawda, historycznej, czy też doświadczeń historycznych, jakby to miało wyglądać wtedy w wypadku Rumunii. Myślę, że tutaj trzeba by wtedy znaleźć jakieś inne, że tak powiem, korzenie, czy jakieś fundamenty tej współpracy, prawda? To było bardzo ciekawe doświadczenie, że jednak te państwa, zwłaszcza tutaj Ukraina, zaakceptowała to odwołanie do historii. I tu chcę powiedzieć, no minister Kuleba wykazał bardzo duże otwarcie, zrozumienie dla tych kwestii historycznych. Zresztą on widzi, że trzeba pracować, budować wspólne symbole, Petlura, wspólna historia polsko-ukraińska jest tu bardziej otwarty niż inni prawdopodobnie politycy, którzy jednak odwołują się do takich symboli, których my nie do końca byśmy chcieli. Czyli to było jakby późniejsze. Oczywiście Lublin, no to Unia Lubelska, tutaj to odwołanie się samo narzuca. Natomiast w naszym zamiarze początkowo było stworzenie takiej formuły politycznej teraz i tym głównym spoiwem to wsparcie dla Ukrainy, a także oczywiście zagrożenie ze strony Rosji. Tu Rumunia byłaby ciekawa, niewątpliwie, ponieważ jest to bardzo duże państwo, ważne, teraz tam się szczyt na to odbył i tak dalej, z dużym potencjałem i wtedy razem Polska, Ukraina, Rumunia to jest w ogóle 100 milionów. Natomiast oczywiście problem polega na tym, że nie ma tego odwoływania, nie ma tej otwartości wobec Ukrainy, tak jak ma to Litwa i Polska, że bezwarunkowo tam są różne, nie chcę to nazywać problemami, ale inne priorytety w polityce zagranicznej. To trzeba zrozumieć, ja to akceptuję. No ta Mołdawia dla nich jest kluczowa, no i relacje z Ukrainą w związku z tym też, no i w związku z tym też jakieś uwarunkowania, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Przez to, że
wspieranie Mołdawii, a tam Rosja może dużo różnie wpływać na sytuację w tym państwie. I ten wątek historyczny jakby później się sam pojawił z akceptacją stron. Rzeczywiście, no gdyby to jeszcze osadzić we wspólnej historii, żeby te państwa doceniły i oceniły tę historię pozytywnie, bo Unia Polsko-Litewska, tak, ten symbol, no to w nim Ukraina nie była takim równoprawnym podmiotem jak te nasze państwa. No ale mimo wszystko to akceptuje. Więc w tej drodze do Unii Europejskiej Ukrainy te przeorientowanie też w historii może tutaj być ważne. Ale ja chcę powiedzieć, to nie było nasze oczekiwanie, to jest pozytywne zaskoczenie i bardzo dobrze, że tak to Ukraińcy postrzegają. No, gdyby jeszcze, bo taki był zamiar w perspektywie i wręcz o tym były rozmowy prowadzone, gdyby w przyszłości jeszcze Białoruś do tego dołączyła, no to już byśmy mieli bardzo dobry format, taki się powtórzający z naszą historią, Unią Polską, Rzeczpospolitą i tak dalej. No ale oczywiście te sfałszowane wybory w 2020 roku, w sierpniu, no one tu przekreśliły nadzieję na szybkie włączenie Białorusi, bo takie dyskusje były prowadzone nawet. Chcę powiedzieć, że na kolejne spotkanie ministrów, które było w Kijowie planowane w wrzesień 2020 rok, Białoruś miała być zaproszona jako takie państwo, jako obserwator. Z perspektywą, a to było przed wyborami, oczywiście sfałszowane wybory, demonstracje uniemożliwiły prowadzenie dialogu z Białorusią i na razie jest to w ogóle wykluczone. Natomiast jakiejś takiej wizji być może kiedyś, gdyby nastąpiła demokratyzacja, zrozumienie, chęć podążania drogą zachodnią na Białorusi, to być może kiedyś jeszcze by mogła dołączyć do tego. Mówię w perspektywie długookresowej oczywiście. I czy w kwestii Białorusi uważa pan po stronie litewskiej czy ukraińskiej jakby optyka jest taka sama, czy mogą wystąpić na przykład wewnętrzne jakieś sprzeczności czy konflikty dotyczące Białorusi? No bo tak patrząc, jakby z wierzchu też inicjatywa zaproszenia, o ile kojarzę tutaj ministra spraw zagranicznych Białorusi, wyszła ze strony ukraińskiej, jeśli się nie mylę. Litwini prawdopodobnie też nie mieliby nic przeciwko, tak? Czy to jest taka, powiedzmy, naiwna ocena? No nie, to było ustalone, to już było na samym początku ustalone. W Lublinie ustaliliśmy, że oni będą zaproszeni, tylko że format, o co? Tu jeszcze jest. Dlaczego to może być cenne dla Ukrainy? Ja uważam, że jest w związku z tym cenne właśnie przez tą formułę. Tak jak w Grupie Wyszehradzkiej, po prostu wszyscy partnerzy są zupełnie równi i Ukraina przestaje być traktowana w sposób paternalistyczny, a wy tutaj się staracie, to Unii my możemy, nie możemy. Nie, tu jest po prostu, jest to jednak ważne państwo, demokratyczne, z ogromną historią, też w sensie duże, w sensie i terytorialnym, i ludnościowym, więc trzeba ją traktować bardzo poważnie, jako suwerenne państwa, nie jako petenta. No i w związku z tym, tak jak w takich formatach ma to miejsce, to samo dotyczy też na przykład formatu weimarskiego, że te państwo, które sprawuje prezydencję, czy organizuje kolejne spotkanie, to ono tutaj przedstawia różne propozycje, agendę tego spotkania, zaprasza, proponuje zaproszenie poszczególnych osób. No, w Grupie Wyszehradzkiej też prezydencja może zaprosić na spotkanie w takiej formule V4+1, na przykład Niemcy albo, nie wiem, Korea, takie spotkania były, czy Japonia. To samo tutaj, tak? Więc formalnie to zaprezentowała Ukraina, bo była gospodarzem i zawsze tak jest, natomiast to było już ustalone od początku, dyskutowaliśmy. Te państwa też by chciały Białoruś mieć po naszej stronie, to znaczy tej, która zmierza w kierunku, albo jest w Unii Europejskiej, NATO, albo zmierza w tym kierunku. No też podobnie oceniają reżim Łukaszenki, że na razie nie da się tego zrobić i trzeba, wszystkie te trzy państwa wspierają demokratyzację Białorusi.
Także to jest odrębna sprawa, no mówię nieaktualna i wszyscy obserwują stanowisko Białorusi wobec konfliktu na Ukrainie. Widzimy, jak to wygląda. No tak, tutaj jest sytuacja skomplikowana i wydaje się, że w tym momencie no, ciężko mówić o jakichkolwiek scenariuszach, ale no, też jakby wszyscy zdajemy sobie sprawę, też nawet odwołując się do takiej prozaicznej kwestii, nawet jak się patrzy na mapę, wręcz się wydaje, że ta Białoruś jest taka wygryziona, tak? Więc jakby czas pokaże, na ten moment jesteśmy raczej na etapie stawiania murów niż budowania jakichś mostów, więc kto wie, nawet jeśli to jest to pewnie perspektywa wielu lat, choć w obecnej bardzo takiej dynamicznie rozwijającej się sytuacji, kto wie tak naprawdę. Chciałem pana zapytać jeszcze, czy w zasadzie już troszkę w jakimś stopniu omówiliśmy ten temat, już pan nawiązał, że tak, żeby jakby kooperacja w ramach Trójkąta Lubelskiego z założenia jakby też miała wpłynąć pozytywnie na zbliżenie Ukrainy z Ukrainy z Unią Europejską i z innymi inicjatywami regionalnymi właśnie tutaj z tym Trójmorzem. Więc jak rozumiem, tutaj taka bezpośrednia intencja funkcjonowała, tak? Czy zasadne jest porównanie tutaj inicjatywy Trójkąta Lubelskiego z Trójkątem Weimarskim na przykład, ponieważ z mojej perspektywy, no, tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie dwa, no, w tym wypadku duże państwa europejskie, ale już europejskie, zapraszają do swojego grona Polskę, tak, i mają ją wprowadzić na salony. Więc tutaj jakby analogicznie mamy też dwa państwa europejskie, w tym momencie Polskę i Litwę, które na te salony europejskie mają wprowadzić Ukrainę. Czy tutaj ta analogia jest uzasadniona i jakie tutaj byśmy mogli widzieć podobieństwa? I czy ewentualnie ten format tej współpracy byłby wyczerpany w momencie, kiedy Ukraina już by miała jasno wytyczoną ścieżkę do Unii Europejskiej, czy raczej istnieją jeszcze jakieś inne obszary, niezależne od tej integracji, które tutaj w ramach tej współpracy można by rozwijać? Ja myślę, że tutaj pan poruszył ważne tematy. Po pierwsze, no, sytuacja jest zupełnie inna niż dwa lata temu, kiedy Trójkąt powstawał, bo mamy wojnę, która zadecyduje. I też jeśli mówimy o Białorusi, to jej los, mi się wydaje, będzie zależeć od rozstrzygnięcia wojny, jak ona się skończy. I moim zdaniem może być jakaś zmiana gwałtowna na Białorusi, że to państwo obierze drogę demokratyzacji, podobną do Ukrainy. Tak jest jeden wątek. Drugi wątek, Unia Europejska. Oczywiście dziś nie ma ważniejszej sprawy dla Ukrainy niż członkostwo w Unii Europejskiej. Ukraina uzyskała status państwa członkowskiego. Ważne jest, żeby widzieć i przekonywać inne państwa, że po zakończeniu wojny to członkostwo będzie możliwe. No nie jestem przekonany, na ile państwa zachodnioeuropejskie i wszystkie państwa zachodnioeuropejskie to traktują poważnie. Ja myślę, że należy wesprzeć członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, bo to zupełnie zmieni sytuację. I no jest szansa. Tu jest też pewien problem, bo ten postulat mógł być zgłoszony ze względów taktycznych pod wpływem opinii publicznej, gdzieś w Niemczech, we Francji, że ten status państwa kandydackiego został przyznany. Niby wojna uniemożliwia jakieś działania przygotowawcze administracji ukraińskiej. Gdy byłem, zatem nie było tych ataków w Kijowie, gdy byłem, rozmawiałem z przedstawicielami władz, wtedy była trochę bardziej lepsza sytuacja w tym sensie, że nie było bezpośredniego zagrożenia przez rakiety, które Rosja wystrzeliwuje. Tam była determinacja, żeby rozpocząć przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, zacząć spełniać pewne kryteria. No, Unia Europejska nie jest na to gotowa, mówi, że najpierw musi się wojna skończyć, nie powołuje żadnych ciał, przedstawicieli, które by mogły przygotować Ukrainę do członkostwa w Unii Europejskiej. To jest w pewnym sensie uzasadnione. No, nie wiadomo, jak ta wojna się skończy, najpierw musi się skończyć, ale jak się skończy, nie możemy o tym zapominać, że to jest główny cel. Gdy idzie o Trójkąt Weimarski,
Pan to ujął w taki sposób, że Polska miała być wprowadzana do tego klubu. Nie, ja tutaj, gdy chodzi o Trójkąt Lubelski, chcę podkreślić raz jeszcze. Jego istotą nie możemy tego zmienić. Jest traktowanie Ukrainy podmiotowo, nie paternalistycznie. Ona sama, to my powinniśmy zabiegać o Ukrainę. Ona nie potrzebuje lekcji, ona nie potrzebuje poklepywania. To jest poważne państwo, duże, z wielką historią. Pokazuje też w walce, że zdeterminowane, ma sympatię w świecie i raczej trzeba ją traktować podmiotowo. Nawet gdy ona nie jest w Unii Europejskiej, też już jest ważny cały czas, bo stanowi tą zaporę przed agresywną polityką. Cały czas ważne jest dla świata. Poza tym uczestniczy w różnych inicjatywach międzynarodowych, takich jak racje pokojowe ONZ. No, dlatego ten paternalizm tutaj bym odradzał. Po prostu korzyść z tej współpracy mogą odnieść wszystkie te trzy państwa, bo można ją pogłębiać w różnych dziedzinach. Mówimy o spotkaniach premierów, ministrów spraw zagranicznych, ale dlaczego nie w spotkaniach ministrów odpowiedzialnych za różne sektory gospodarki, po to, żeby później uczestniczyć w odbudowie Ukrainy przez te dwa państwa, czyli Polskę i Litwę. Natomiast chcę tutaj wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie, którą próbuję podnieść. Ja uważam, że Trójkąt Weimarski, on jest dzisiaj zamrożony, nic się nie dzieje, no te relacje nie są dobre między państwami, zwłaszcza między Polską a Niemcami, wiemy o tym. Natomiast być może można by stworzyć formułę, co proponowałem w różnych miejscach, spotkanie Trójkąta Weimarskiego plus Ukraina. Po to, żeby wesprzeć Ukrainę. To byłby ważny sygnał polityczny dla Ukrainy, że te państwa, trzy najważniejsze Unii Europejskiej, Niemcy, Francja i Polska, jako to jest region, traktują ją znowuż podmiotowo tak samo, że się z nim spotkają. To byłoby wsparcie polityczne dla tych państw. To by mogłoby też ułatwić Polsce i Ukrainie przekonanie Francji i Niemiec do tego, by prowadziły jeszcze bardziej proukraińską politykę, jeszcze bardziej zaangażowane były w udzielanie pomocy, zwłaszcza militarnej, a także finansowej i gospodarczej. Polska by miała, tu powiem, kredyt za jakby wpływanie na te państwa zachodnioeuropejskie w interesie Ukrainy. To byłby też ważny sygnał dla Rosji, Władimira Putina, że jednak Niemcy i Francja są po stronie Ukrainy. I ważny sygnał dla świata, dla innych państw, dla tych, które się wahają albo są bardziej ambiwalentne, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, państw o znaczeniu globalnym, Indie, RPA, także, że tutaj jest to wsparcie. Więc ja chciałem takie, ja uważam, że takie spotkanie byłoby ciekawe. Ono też by mogło tutaj też, dałoby taką realną bazę ta odnowienia współpracy w sprawach zagranicznych, zwłaszcza wobec Ukrainy, między Polską, Niemcami i Francją. Także to byłaby moja, uważam, to byłaby taka moja rekomendacja, natomiast tutaj nie widzę chwilowo możliwości, by coś takiego nastąpiło, bo te relacje nie są tutaj dobre, jak wiemy. No dokładnie, to sytuacja jest skomplikowana, niemniej wydaje mi się, że być może naiwnie ponownie, ale że jest to bardziej korzystne z naszego punktu widzenia, że najpierw patrzę, uwzględniając teraz aktualne nasze relacje polsko-ukraińskie, że może mamy szansę, czy już otrzymaliśmy tą szansę i jakby cały czas ta sytuacja się rozwija, poprawy czy naprawienia, odbudowy tych stosunków polsko-ukraińskich, więc w perspektywie jakby ta bliższa współpraca czy poparcie Francji i Niemiec siłą rzeczy będzie nieuniknione, tak? Więc my w tym momencie być może będziemy mieli troszkę lepszą sytuację ze względu na to, że nasze bilateralne relacje będą już na innym poziomie, tak? No, ale my musimy rozumieć jeszcze jedno uwarunkowanie. Postawmy się po stronie Ukrainy. Przecież z perspektywy Ukrainy
przy całym szacunku dla Polski, Polska zawsze będzie popierać, ale jest ważne, żeby mieć poparcie Unii Europejskiej, tych głównych państw, które będą decydować o tempie odbudowy, wsparciu finansowym, o ich członkostwie w NATO, w Unii Europejskiej. My po prostu mamy dobrą pozycję, ale to nie wszystko jest zasługą tego, że my tutaj jesteśmy takim głównym państwem dla Ukrainy, tylko też przez to, że inni nie robią aż tyle, ile by mogli w perspektywie ich siły i gospodarki. Mam tu na myśli właśnie Niemcy, Francję przede wszystkim. Oczywiście Stany Zjednoczone są najważniejsze i tak dalej. Więc my nie możemy, my musimy wykorzystać tą sytuację do poprawy naszych relacji, zrobić maksymalnie dużo w tych dwustronnych stosunkach. Tylko, że nie możemy do tego tutaj też być tacy przekonani, że jesteśmy tutaj jedyni, niezastąpieni i tak dalej. Raczej, bo z naszej perspektywy jest najważniejsze, żeby Ukraina była silna, żeby zwyciężyła w tej wojnie. I bo to zapewnia nam bezpieczeństwo, także przed potencjalną agresją ze strony Rosji w przyszłości i bezpieczeństwo dla regionu. Jeżeli to jest głównym celem, to wtedy, gdy inne państwa do tego się przyłożą jeszcze bardziej, zaangażują w to, tym lepiej dla realizacji tego głównego celu. Nie możemy na to patrzeć, że my tu jesteśmy najlepsi, jedyni i wykorzystywać to, że inni mają gorsze stosunki. Nie jest dobrze, że takie państwa jak Niemcy czy Francja tutaj się wahają, szukają takiego rozwiązania połowicznego, podają rękę Putinowi w cudzysłowie, czy też oczekują, że umożliwi mu się zachowanie twarzy. Czy ostatnio, tak jak powiedział prezydent Macron, to w ogóle niezrozumiałe, chodzi o zapewnienie Rosji bezpieczeństwa. No to jest wielki problem dla całej Europy, dla polskiej polityki zagranicznej, oczywiście też dla ukraińskiej. Więc musimy pracować na zmianę tego podejścia w tych państwach głównych Unii Europejskiej, a nie cieszyć się, że oni tutaj robią błąd, a my jesteśmy tutaj tacy dobrzy. Tutaj, dlatego, że ta stawka jest dużo większa. Rozumiem. A jakie w takim razie jaka jest Pana opinia? Bo teraz z tego, co Pan mówi, tak się zacząłem zastanawiać, że w porządku, my będziemy pracować nad tym, żeby uzyskać to poparcie dla Ukrainy, czy też no, Ukraina sama to poparcie sobie wypracuje, czy też zmienią się jakieś okoliczności. I w tym momencie okaże się, że Polska jest Ukrainie niepotrzebna. I jak w takim wypadku, jak Pan uważa, czy ten obecny poziom relacji polsko-ukraińskich będzie miał szansę się utrzymać już w okolicznościach zakończenia, już po zakończeniu wojny? Czy mamy szansę na jakąś faktyczną, trwałą przyjaźń czy bliskie relacje? Czy to, co już zaszło w jakiś sposób, można powiedzieć, już z góry przesądziło o tej przyszłości, o tym, co się może wydarzyć, czy może to, co właśnie obserwujemy, należy traktować jedynie jako wymuszoną, doraźną reakcję Ukrainy, czy też w zasadzie Polski, tak? Bo też nie, jakby idąc w duchu realizmu. Jak widzi Pan tą kwestię, tak? No zawsze będzie Polska potrzebna Ukrainie, jesteśmy sąsiadami wzajemnie, tutaj się nic nie zmieni. Więc my nie stracimy jakiegoś radykalnej decyzji, tylko będą tam inne problemy oczywiście w przyszłości, zakładając ten pozytywny scenariusz, że Ukraina jakoś wygra, podpisze porozumienie i będzie aspirować do tego członkostwa. Zawsze przez Polskę będzie do tej Unii Europejskiej musiała się dostać. Ja myślę, że trzeba to wykorzystać, budować te wzajemne relacje. Polska to robi dobrze. Społeczeństwo polskie to rozumie, jest otwarte, podziwia Ukraińców, wspiera. No musimy to utrzymać. I jak powiedziałem już chyba kilka razy, że my nie wiemy, jak będzie, bo ja nie wiem, jak się zakończy ten konflikt. Ja nie jestem przekonany, że na pewno tutaj Ukraina, tak jak my tutaj domniemamy, zwycięży, bo tu mogą być różne zmiany sytuacji na samym froncie. Rosja jest ciągle bardzo potężna. No i też te państwa zachodnie nie są takie twarde, jak widzimy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Tam też te różne sygnały nie są takie jednoznaczne. Zwłaszcza w ostatnich dniach mam wrażenie, że docierają do nas dość
niepokojące sygnały, także też jest może zbyt świeża sprawa, żeby jeszcze o tym rozmawiać. Niemniej jakby jakieś, ewidentnie widać jakieś nowe tutaj trendy, czy jakieś nowe koncepcje, czy gdzieś tam no się jest, nie, jest, nie, jest, to trzeba jasno powiedzieć, no. Państwa zachodnie, Europy Zachodniej zwłaszcza, no, chciałyby jak najszybciej zakończyć ten konflikt, żeby nie doprowadzić do zimnej wojny, to co mówił kanclerz Scholz niedawno, i rozpocząć współpracę z Rosją na nowo, bo jak nie zimnej wojny, nie ma podziału i tak dalej. No więc jest to wielki problem. Stąd jak mówię, tu wszystko zależy od determinacji Ukrainy, od utrzymania opinii publicznej na Zachodzie w kierunku wywierania presji na rządy, by jednak wspierać Ukrainę. No i stanowisko Stanów Zjednoczonych jest bardzo ważne. No tu my będziemy na pewno wspierać Ukrainę i Ukraińcy tu będą doceniać i widzieć. Ale mówię, to nie jest dobra sytuacja, więc zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Natomiast trzeba budować, wykorzystać ten moment do jakby takiego historycznego przełamania tych wzajemnych relacji. Być może właśnie ten trójkąt lubelski tutaj jest dobrym instrumentem, który już krzepnie i on może przetrwać nawet w przyszłości, prawda? Być takim ważnym formatem oddziaływania też tych trzech państw na Białoruś, na Rosję, na otoczenie, i Polska by miała taki też format tutaj V4, cztery państwa środkowoeuropejskie, a tutaj trójkąt lubelski coraz bardziej odgrywający duże znaczenie, bo przecież ta Ukraina, jeśli chodzi o potencjał demograficzny, to jest większa niż te trzy, poza Polską, te trzy państwa Grupy Wyszehradzkiej, i będzie miała takie same znaczenie, gdyby przystąpiła do Unii Europejskiej, miałaby odpowiednią siłę głosu i tak dalej. Także tu musimy budować na tych wzajemnych stosunkach, na tym otwarciu te społeczeństwa wobec społeczeństwa ukraińskiego. Mogą być różne działania dezinformacyjne albo próbujące jakby wprowadzać pewne różnice między nasze relacje, inspirowane, ale też takie domorosłe, że tak powiem. To są środowiska, które będą raczej tutaj odwoływać się do różnych różnic niż do tego, co łączy. No ale na szczęście te środowiska są coraz mniejsze. Właśnie tak zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. My już o tym zaczęliśmy rozmawiać. A propos roli Trójkąta w kontekście też Ukrainy, jakby tej funkcji mającej przyciągnąć do Europy, czy to do Trójmorza, czy do Unii Europejskiej. Zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy perspektywa wejścia do Unii Europejskiej okazałaby się zbyt odległa dla Ukrainy na przykład. Czy Trójkąt Lubelski w takich okolicznościach miałby jakąś rolę do odegrania? Jakie widzi Pan szanse i zagrożenia na przyszłość dla tego formatu? Jak widzi Pan jego rolę? I czy Trójkąt Pana zdaniem powinien w takiej czy innej formie zmierzać do jakiejś instytucjonalizacji, czy raczej pozostać w pierwotnej formule platformy trójstronnego dialogu i ewentualnie w perspektywie czy w okolicznościach coraz dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską raczej być odpowiednikiem takiej Grupy Wyszehradzkiej, czyli de facto pozostać na poziomie platformy trójstronnego dialogu? No według mnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzać współpracę w ramach Trójkąta, to znaczy, żeby organizować spotkania różnych sektorów rządu, czy na przykład przedstawicieli prezydenta, i koordynować politykę w tych dziedzinach. No, wojna oczywiście zmienia tutaj tą formułę, bo przede wszystkim tutaj chodzi o wsparcie Ukrainy. Myślę, że on może, przecież on został powołany, ten format, gdy jeszcze nie było mowy o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dlatego myślę, że nawet gdy Ukraina by jeszcze nie przystąpiła, a mam nadzieję, że jednak te starania będą prowadzone, to jest uzasadnienie dla tej formuły. Instytucjonalizacja, no to na czym by to miało polegać? No nie, ta formuła jest sprawdzona. Instytucjonalizacja, czyli powołanie jakichś sekretariatów i tak dalej. Nie, to jest prezydencja w sposób, nabywa doświadczenia, jak to robić. Polska ma doświadczenie, bo to organizuje. W innych formatach państwa bałtyckie też mają, bo mają współpracę między sobą, by zaawansowano.
ważne, żeby Ukraina też nabyła takiego nawyku. No zawsze jest to i myślę, że to jest dobra, tak to powinno być. To nie jest mało. Nie musi to być jakaś ekstra zinstytucjonalizowana organizacja. No i zobaczymy, jak dalej właśnie z tą Białorusią i co dalej w przyszłości. Gdyby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej, oczywiście ten format mógłby być zachowany. Wtedy można by też robić spotkania kilku formatów na raz. Jest taka ciekawa formuła V4 z piątką państw bałtyckich i one się odbywają też regularnie, konsultacje państw skandynawskich i bałtyckich. Tak, to też jest taka formuła, która mogłaby tutaj wystąpić w przyszłości, bo chodzi o to, żeby one, te grupy regionalne mogły ze sobą konsultować różne kwestie. A Polska jest takim zwornikiem właśnie między Europą Środkową, V4, współpracą bałtycką, Rada Państw Współpracy Bałtyckiej, Morza Bałtyckiego. No i tutaj ten trójkąt lubelski, to jest dobra forma. Nie słyszę pana. Tak, chciałem powiedzieć, że powoli prawdopodobnie będziemy zmierzać się do końca. Mam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie naszego potencjału. Czy Polska właśnie dysponuje odpowiednimi możliwościami pana zdaniem, aby aktywnie i skutecznie działać w ramach tych różnych formatów wielostronnej współpracy? Mamy tu Trójmorze, Grupę Wyszehradzką i wiele innych, tu jeszcze teraz Trójkąt Lubelski, tak? Jak pan wspomniał, mamy tutaj perspektywy gdzieś tam pogłębiania tej współpracy, utrzymania jej. Pytanie, co z zasobami, tak? Czyli co z potencjałem, czy, bo jak wiemy, no każde państwo ma ograniczone zasoby. Mamy wiele tych formatów różnej maści w regionie i teraz pytanie, na czym się skupić, jak podzielić te siły? Pan jako też praktyk, tak, ma trochę z doświadczenia, wie, jak to wygląda i być może mógłbym pana prosić o jakąś taką tutaj opinię w tym zakresie. Oczywiście. W ramach forum młodych dyplomatów. Potencjał istnieje, wszystkie państwa mają te siły. Polska też oczywiście tutaj do koordynowania, inicjowania tej polityki, bo to jednak MSZ ma zawodowy zespół dyplomatów. To już ta praktyka w innych formatach daje taką pewność, że to dobrze będzie działać. Unia Europejska wysysa siły wszystkim państwom członkowskim, tym bardzo dużo z tych spotkań, NATO i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że to może Litwa mieć pewne kłopoty, ale dla Litwy to jest ważne, to jest mniejsze państwo, ma taki sam zestaw organizacji i społeczeństwo oczekuje zaangażowania od Litwy na forum Unii Europejskiej, a tam zespół dyplomatyczny jest z natury rzeczy mniejszy, inne państwa bałtyckie. Natomiast Ukraina ma bardzo duże zasoby, bo ona nie angażuje ich w te instytucje, o których mówiłem. Więc dla takich państw jak też Rosja, Ukraina, Gruzja, Białoruś i innych tego regionu, które nie są członkami Unii Europejskiej i NATO, inną rangę mają takie organizacje jak OBWE. Właśnie Polska kończy przewodnictwo w OBWE. Dla tych państw jest to bardzo ważna organizacja. I także ONZ, bo nie ma alternatywnych możliwości prowadzenia działalności dyplomatycznej. I właśnie ci najlepsi dyplomaci kształcą się właśnie w tej dyplomacji wielostronnej. Dotyczy to też Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, właśnie w Wiedniu, w OBWE albo w ONZ-cie i jego agentach w Nowym Jorku, Genewie i innych miejscach. Bo tak, a u nas to jednak europejska NATO. Więc tu Ukraina ma ponadproporcjonalne możliwości zaangażowania. Ale też z tego względu, że występuje w tych organizacjach, które wymieniłem, z tymi innymi państwami, które wymieniłem, Rosja, Kazachstan, tak dalej, to coś ekstra dla nich jest cenne. I ten Trójkąt Lubelski jest czymś ekstra, bo to jest jakaś formuła z tymi państwami już zachodnimi z jej perspektywy geograficznie i geopolitycznie, członkami Unii i NATO. Więc to nie jest problem. Problem jest chwilowy. Musi być cel, że to są ważne państwa, tak jest w polityce, że Ukraina jest ważna dla Polski w ogóle. Dwa, no ta wojna, czyli że jest szczególnie ważna, więc ta wojna trochę zmienia priorytety w ramach tych wszystkich organizacji, o których mówimy, samego Trójkąta.
Lubelskiego, ale w moim przekonaniu tu jest jeszcze coś więcej. Jesteśmy tak, byliśmy zorientowani na ten Zachód przez członkostwo w Unii Europejskiej, w NATO. Tutaj się dyskutuje różne wizje. Europa piastowska, otwarcie w kierunku Niemiec, Europa powiedzmy Jagiellońska czy Piłsudskiego. I to jest pewne nawiązanie do tej dobrej polskiej tradycji bycia zaangażowanym w tym regionie. I nie możemy tylko traktować tych państw, powiedzmy, paternalistycznie, co nam, obawiam się, może grozić, mam takie tendencje niestety. Ale jeżeli tego nie będziemy robić, możemy zyskać zrozumienie i przez to wzmocnić nasze bezpieczeństwo, wzmocnić nasze wpływy i naszą pozycję i nasz status w ogóle w Unii Europejskiej, NATO i globalnie. Myślę, że w takim razie możemy zakończyć na tym nasze dzisiejsze spotkanie, przynajmniej transmisję, bo z panem profesorem jeszcze tutaj chwilę bym prosił o pozostanie po spotkaniu. W każdym razie dziękuję panu serdecznie za poświęcony czas, solidną porcję wiedzy, którą się pan z nami dzisiaj podzielił. Dziękuję również wszystkim naszym gościom za uwagę. Życzę państwu spokojnego wieczoru i mam nadzieję do zobaczenia ponownie. Dziękuję.